Krótkie, długie, grube, cienkie, proste, kręcone. Wszyscy mamy włosy. I choć każdemu coś rośnie na głowie, niektórzy potrafią ogarnąć swój tupecik lepiej niż inni. Dlatego właśnie zebraliśmy kilka świetnych haków, które ułatwią Wam życie. Tylko ostrożnie, część z nich wymaga niemałej wprawy. Każda dziewczyna wie, że jeśli chodzi o przygotowania do wyjścia, włosy to pierwsze, o co musimy zadbać. Zabieramy się za lokówkę? Najpierw przód? Sprytnie, Amy. Założyć dzisiaj nową sukienkę? Wow, chyba cię trochę poraziło. Ach! Amy, twoje włosy! Ach! Już w porządku. Jakoś to naprawię. Stara skarpeta? Czemu nie? Oddziel gruby pukiel włosów od reszty. Teraz zawiąż skarpetkę w połowie długości. Mocno ściśnij. Opleć resztę włosów wokół dłuższego końca skarpetki. Proste, co? Gdy zapleciesz do końca, zawiąż wszystko gumką. Teraz druga strona i prawie gotowe. Pozostało poczekać. Zależy, jak mocno zakręcone chcesz loki, ale godzinka z hakiem powinna wystarczyć. No dobra, niech się dzieje magia. Czy mi się zdaje, czy te skarpetkowe loki są tak samo cudowne, jak te zrobione na lokówce? Nie martw się, przyniosłam gaś. Ach, no cóż, wygląda na to, że stylizacja włosów jest od dzisiaj dużo łatwiejsza, co nie? Czasami spokojny spacer szkolnym korytarzem może przerodzić się w bolesne spotkanie. Ała! Nic ci nie jest? Jak ona mogła mnie nie zauważyć? Wygląda na to, że chodzenie i gadanie przez telefon to słabe połączenie. O nie! Jak nic, będzie siniak. Chyba, że użyję opaski, żeby go ukryć. Najpierw rozpuśćcie włosy. Zbierzcie małą kępkę z czubka głowy i zwiążcie ją w kucyk. Teraz zróbcie mały otwór, przez który przełożycie resztę włosów. I zakryjcie nimi czoło, żeby wyglądało jak grzywka. Dobrze je rozłóżcie. Nie zapomnijcie o opasce. Trzeba zakryć gumkę. Czas na lekcję. Nie masz ze mną szans, głupia szafko. Kolejny dzień, kolejny makijaż. Może i trochę zajmuje, ale takie przygotowania są całkiem relaksujące. Skąd masz taką sukienkę, Vicky? Chociaż mogłabyś poprawić fryzurę. Trochę oklapły, nie sądzisz? Że co? Myślałam, że dobrze wyglądam. To zobacz. O nie! Zupełnie jakby były tłuste. Przydałaby się objętość. Pokaż to. Chyba wiem, jak rozwiązać ten problem. Wepnijcie w ten sposób i spryskajcie lakierem. Wyciągnijcie, kiedy skończycie. Troszkę uklepcie i już. Oto wasza objętość. Odrobina lakieru, a taka różnica. Fajny ten trik, Vicky. Oj, muszę lecieć. Ciekawe, czy mi też się uda. O tak. Hej, Lana! Lana! Fantastyczne włosy. Czerwony to twój kolor. No, faktycznie fryz w rokowym stylu. Nie słyszał, Lana. Moje nudne, brązowe włosy kompletnie przestały mnie kręcić. Ble. Spokojnie, pokażę ci super łatwy trik. Spryskaj szczotkę farbą do włosów sprayu i bum. Oto twoja eksplozja barw. Uwaga, Lili, kolor nadchodzi. Wow, włosy mienią się na niebiesko, to czary. Witamy w klubie szałowych fryzur, Lili. Beli wciąż nie ma. Ładnie pachnie. Zaraz pewnie przyjdzie. 10 minut?
Dobra, kosztuje. O, tak. I co myślisz? Tym się inspirowałam. 2 godziny zajęło ich prostowanie. A fryzjerka do mnie, że mam grube włosy. Fajnie wyszło, co nie? Coś mi tu nie gra. O Boże! To obleśny włos! Na pewno nie mój. Zaraz zwymiotuję. Są wszędzie! Musiałaś zarzucać tymi kudłami? Wiesz, jakie to jest obrzydliwe. Ja niechcący! Przepraszam! Pozostało tylko jedno. Zwiąż te włosy. Myślałaś, że powiem co innego? Jeden ruch i nie będą nam już przeszkadzać. Teraz w tę stronę. I związujemy. Resztę wkładamy pod spód. Ładnie, prawda? Nawet lepiej niż wcześniej. Teraz musimy tylko zamówić nową sałatkę. Fuj! To żyje, czy co? O mały włos, aby mnie ukąsiło. O nie, jest za drzwiami? Dzięki Bogu. Okropny ten film. Całkowicie zapomniałam. Muszę się zebrać. A! Czemu ciągle je trzymam? Teraz włosy są najważniejsze. No to jedziemy. Odpiszę mu w międzyczasie. I umyję zęby. Bo, halo? Ile włosów? Czy ta puszka może się przydać? Zamiast ją wyrzucać, zróbcie z niej coś nowego. Ale najpierw przetnijcie na pół. Oklejcie papierem kolorowym. My mamy pomarańcz. Teraz przyklejcie 2 zsawki. Sprawdzi się gorący klej. Będzie gotowe, jak wyschnie. Za chwilę mi pomożesz, puszeczko. Przygotujcie się na suszenie bez rąk. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłam? I żadnych włosów w ustach. Wyglądam jak modelka. Mam piękne włosy, prawda? Oj, powinnam już iść. Ciekawe, jak dużego balona nadmucham. Może dorzucę gumę. Czuję, że pobiję rekord. Dobra, robi się miękka. Ale lepiej trochę rozciągnę. Gotowi na pokaz? Wow! O, źle to wygląda. Powiedzieć jej? Nie, sama wyciągnę. Co? Gumę? Nie. I co teraz? A! Może ta peruka jej się spodoba? Głupi pomysł. Pozostaje mi tylko jedno. Ale to na bank zauważy. Kola! Myślicie, że coś pomoże? Przyłóżcie butelkę do włosów i włóżcie do środka kosmyk z gumą. Musi się w niej zanurzyć. Wyciągnijcie i zsuńcie gumę palcami. Zadziałało! O mały włos, co? Lepiej nadrobię zaległości. Chcielibyście mieć długie pukle jak Lana? Sofia, złaś! Boże,
Długie włosy może i wyglądają zjawiskowo, ale potrafią uprzykrzyć życie. Na przykład podczas zakładania plecaka. Dobra, już dłużej tego nie zniosę. Chyba czas pozbyć się tych włosów raz na zawsze. Lana, nie! Jak mogłaś o tym nawet pomyśleć? Nie możesz tak po prostu ich ściąć? Co to za kokardka? Mogę na chwilę? Jeśli też macie problem z długimi włosami, wypróbujcie tego triku. Najpierw załóżcie wstążkę na szyję i zwiążcie nią włosy. O tak! Teraz powoli przesuwajcie ją w dół, aż znajdzie się mniej więcej na 3/4 ich długości. Podwińcie ją w ten sposób, żeby końce schowały się pod resztą włosów. I zawiążcie kokardkę na głowie. Widzicie? Nowa, krótka fryzura i to bez konieczności ścinania włosów. Wygląda zjawiskowo, prawda? Lana, nie mogę wyjść z podziwu. Po co chodzić do fryzjera, skoro można ten sam efekt osiągnąć w domu z małą pomocą wstążki? Wow, niezła micha makaronu, Lily. Widelec dla ciebie. Ej, to wygląda lepiej niż moje włosy. Ale to będzie dobre. W sumie to widelec może się przydać. Wiecie, że można nim pokarbować włosy? Przytrzymajcie tak chwilę i chwyćcie prostownicą. Zobaczmy efekt. I to się nazywa finezyjny lok. Powtórzcie na kilku innych pasemkach. Owińcie je wokół widelca po nasady włosów. Puśćcie po kilku sekundach. Urocze, nie? Lily, spójrz na nowe fryzwiki. Podoba ci się? Chcesz dokończyć? Nie, dzięki. Jest twój. Długie włosy są fajne. Dopóki nie przeszkadzają. Ech, nic nie widzę. Nawet ta sztuczka nie działa. Dobra, macie zostać z tyłu. Czy to jasne? Serio? Ech. Dosyć, związuję was. I lepiej tam zostańcie. Ach. Może chociaż te kosmyki. Nie zawiedź mnie, spinko. Dlaczego mam takiego pecha? Koniec tej zabawy. Zszywacz? W sumie to czemu nie? Lipa. Hej! Ołówek się nada. Wiedziałam, że laski tak robią. Owincie włosy wokół ołówka i przekręcajcie w jedną stronę, aż zaczepicie o resztę. O tak! Ale ulga! Trzyma się? Super! A tak! Wreszcie wieczór nierobienia nic! Kto to może być? Cholerka! Kompletnie zapomniałam o randce! O nie! Mam wciąż mokre włosy! Boż, no dalej, układajcie się! O nie, skończyła mi się kola! Hej, mam świetny pomysł! Dzięki! Plastikowy kubek na ratunek! Macie mokre włosy? Spróbujcie tego szybkiego sposobu na fryzurę. Postawcie kubek na głowie. Bierzcie pasma włosów i okręcajcie je wokół kubka jedno po drugim. Nie zapomnijcie o wsuwkach. Przypniecie nimi włosy na miejscu. I tak dalej. Wszystkie włosy owinięte. Nie zapomnijcie przypiąć ostatniego kosmyka.
Na końcu łapcie za suszarkę i już! Wszystko suche? To wyciągnijcie kubek. Patrzcie, jak loki Amy opadają w idealnych falach. Jejku, od kiedy to jest modelką fryzjerów? Laska, jesteś gotowa na wyjście. Jejku, jak zrobiłaś sobie tę fryzurę? Oj, taka tam sztuczka, nic wielkiego. Amy, wyglądasz oszałamiająco. Tak, wiem. Idziemy na kolację? Chcielibyście mieć takie mocne loki? Dlaczego ja takich nie mam? Dobra, zobaczymy, czy mi się uda. Wezmę tylko prostownicę i zakręcę. O tak. Nie wyszło. Okej? Okay. Skorzystam z lusterka na moment. Hej, mogę pożyczyć twoją kredkę do oczu? Gotowa na loki? Nawincie kosmyk włosów na kredkę. I utrwalcie skręt prostownicą, o tak. Wow, patrzcie, wyszło. Wystarczy chwila, żeby odmienić swój look. Wyglądasz ekstra w tej fryzurze. Dzięki za kredkę, Lana. Wow, Sofia. Wygląda tak samo jak na zdjęciu. Nie ma co. Czas na selfie. Trudniejszy niż myślałam. I bardziej męczący. Impreza wieczorem? Oj, Lili chyba się nie wybiera. Czego? Na pewno nie. Ale może jej trochę pomogę. Bella? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Pora na metamorfozę. Zaczniemy od buzi. Maczałaś ją w tłuszczu? Spokojnie, wiem, co robić. Do roboty. Konturowanie to podstawa. I kilka piegów. I jak ci się podoba? Prawie zapomniałam o włosach. Pomyślmy. Mam. Żegnaj, niesforny koku. Witajcie, warkocze. Zróbcie jeden nad uchem. Zaplećcie do tego miejsca i podsuńcie do góry. Teraz trochę w dół. I przypnijcie psówką. Pora na drugą stronę. Idealnie. To się nazywa metamorfoza. Zapomniałam o teście. Jak to zrobiłaś? Teraz mamy takie same fryzury. Lepiej się zbierajmy. Matma wymaga całkowitego skupienia. Ała! Uważaj z włosami, Lili. Nie chciałam, serio. Długie włosy mogą być bardzo problematyczne. Prawie mi włosy wyrwałaś. Trzeba było je spiąć w kucyk. Lepiej uważaj z tym ołówkiem, Lili. To boli. Wystarczy. Spinam je. Wreszcie będę mogła się skupić. Coś ci nie wyszło. Lili, ołówek ci się zaplątał we włosach. Mam go. Pożyczyć ci gumkę? Mam znacznie lepszy pomysł. Najpierw zepnijcie wysoko kucyk i wetknijcie ołówek nad nim. Weźcie dwa pasemka z kucyka i przełóżcie nad ołówkiem. Zacznijcie pleść warkocz. Po kilku splotach bierzcie nowe pasma i przekładajcie nad ołówkiem. Pamiętajcie o drugiej stronie. Gdy dojdziecie do końca włosów, zepnijcie je gumeczką. Lepsze są te mniejsze. Wow!
Wyjmijcie ołówek i podziwiajcie. Końcówkę możecie schować. Ten fryz spokojnie nadaje się na Instagrama. Wygląda naprawdę nieźle. Ale lekcja się jeszcze nie skończyła. Czas na domowy pedikur. Zaczekajcie tu. A ja przygotuję paluszki. Ciekawe, czy w lokach mi do twarzy. Warto sprawdzić. Do dzieła. Ojej! Zaczepił się! Moje włosy! Ale zaplątane! Co to za badziewie? Uważaj! Nie ma pojęcia, co robi. Może spróbuję inaczej. Zaczeszę je do góry i owinę w koka. Trochę ciężko je złapać. Gotowe! O Boże! Co ty masz na głowie? To tylko gniazdo. Ogarnię to kiedyś? To może jednak warkocze? Jak wyglądają? Chyba trochę poplątałam. Jak to się w ogóle stało? Ej! To już nie można w spokoju zrobić sobie pedikur? Trzymaj! Nie moja wina. Ale chyba wiem, co robić. Wydzielcie kosmyk z boku i użyjcie separatora w ten sposób. Zacznijcie zaplatać warkocza. Tak jest o wiele prościej. Najpierw brzegi, potem środek. I tak dalej. Aż do samego końca. Jeszcze jeden. I związujemy. Kilka razy, żeby się mocno trzymał. Ale ślicznie! I wystarczył separator. Narka. Nie panikuj. O, dlaczego ten pies nosi sukienkę? Wow, to nie pies. Patrz, Bella. Myślałam o jakiejś zmianie. Chyba zetnę włosy. Wow, ty chcesz to zrobić? No dobra, zaufam ci. Nie wiedziałam, że potrafisz. Wiesz, co robisz, prawda? No pewka. Strasznie duże te nożyczki. Chyba tego nie przemyślałam. Jesteś pewna, Bella? Vicky, nie! Nie rób tego! Za bardzo kocham swoje włosy. No nic, nie dowiemy się. Szkoda. Bo do twarzy by ci było. Czekaj, pokażę ci. Weźcie kosmyk z dołu i zaplećcie go. Do samego końca. Potem zwiążcie małą gumką. Weźcie sekcję z boku i luźno zwiążcie większą gumką. Mniej więcej w połowie włosów. Teraz owieńcie warkocz wokół gumki. Przymocujcie wsówką. No, może dwiema przy tak grubych włosach. Zawińcie pod spód, o tak. I w ten prosty sposób macie modnego boba. Czekaj, zrobię zdjęcie. Spodoba ci się. Patrz! Wow! Nawet nie musiałaś nic ścinać. Naprawdę ładne. Faktycznie mi pasują. Chyba tak wyjdę. Albo chociaż cyknę kilka fotek. Tyle do zrobienia. Na razie. Pa, Bella.
No dalej! Jeszcze 2 punkty! Wygrywasz? Jest tam kto? Halo? Widzę cię! Dlaczego nic nie mówisz? Co robisz, Lili? Dobra, teraz na bank zwrócisz na mnie uwagę. Nie dotykaj! Ty i te twoje włosy. Gumki! Przejmuję kontrolę. Czekaj, nie spauzowałem! Nie mogę ruszyć rękami! W końcu mnie dostrzegasz. Zrobię ci więc fajną fryzurę. Weźcie kosmyk i mocno skręćcie. Powinien się zwinąć w ten sposób. Zwiążcie gumką i przejdźcie do kolejnego. I znów zwiążcie. Spryskajcie obficie lakierem do włosów, odczekajcie minutę i ściągnijcie gumki. I ostatnia. O, fajnie wyglądam! Co ty byś beze mnie zrobił? Skąd ta objętość? Dawaj fotkę na Insta. Nie upuść, nie upuść. Dobra, to zaczynamy. O tak, powoli i dokładnie. Pięknie. Co dalej? Długie, podkręcone rzęsy. Magia, co? A teraz? Kolorek na usta. Boże, ale cudny odcień. Dziubek ślicznotko. Jeszcze mój ulubiony zapach. No i fryzura. O matko, co jest? Nie mogę tak wyjść. Ciepło raczej nie pomoże. Jest jeszcze gorzej. Wyglądam jak czupakabra. Dam radę. Okej. Ach! Ale się napuszyły. Nic z tego nie wyjdzie. Co ci się stało? Potrzymaj to. Muszę polać sałatkę. Chcesz? Ocet jabłkowy. No pewnie. Polejcie nim włosy i wmasujcie jak szampon. Powinien wszystko wygładzić. Poskromimy te kudły. Ocet potrafi zdziałać cuda, co? Patrzcie, jakie są błyszczące. Jestem zaklinaczką włosów. Do później. Wystarczył tylko ocet? Dwadzieścia pięć, 26, 27, 28 i koniec. To teraz kręcimy. Jeszcze odżywka. Gotowe. Można zaczynać. Albo i nie. Może zostawię ją na dłużej. Jak? Niech to. Nic się nie nagrzała. Poddaję się. O-o. Sofia, moje włosy. Sorka, niechcący, naprawdę. Spójrz na tę idealną falę. Zakręcisz mi resztę włosów? Nie wiem, czy mi wyjdzie. Wow. Niesamowite. I po co się męczyć z lokówką? Zupełnie jakbym dopiero co wyszła z salonu. Dzięki. Teraz tylko muszę gdzieś wyjść. Robienie bransoletek jest trudniejsze niż myślałam. Jeszcze jedna tutaj. Hej, kończ już, bo się spóźnimy. Zobacz, jaka urocza bransoletka z gumeczek. Widzę, ale twój kok wygląda na smutny. Pokaż no.
A gdyby użyć gumek do zrobienia fajnej fryzury? Moje włosy są całe twoje. Zacznijcie od zrobienia dwóch prostych kucyków. I mocno je zwiążcie. Potem rozciągnijcie. Następnie zwiążcie kucyki pod brodą. Przypnijcie kolejne pasemko do już spiętego kucyka. To samo zróbcie z drugiej strony. Powtórzcie ten schemat kilka razy. Gotowe! Ha? Serio, Wiki? Wyluzuj, jeszcze ostatni krok. Nieźle, nie? Teraz można iść. Powinnaś być fryzjerką, Wiki. I zasłużyłaś na bransoletkę przyjaźni. O, to miłe, ale spóźnimy się. Kto powiedział, że kucyki są dla dzieci, miał chyba urojenia. Czemu by nie pójść dalej? Cześć, koczki. Nie trzymają się. Przesiądę się, okej? Pranie zajmuje mi cały dzień. To twoje skarpetki. Kiedy ja chcę tylko koczki? Czy to tak dużo? Hej, to jest to! Już wiem. Macie niepotrzebne skarpetki? Odetnijcie nożyczkami końcówki. Teraz weźcie pozostałe części i zwijajcie o tak. Idźcie dalej aż do końca. Teraz macie kółeczko. Okej, dwa kółeczka. Dalej chcesz koczki, Betty? Przełóż włosy i owiń wokół kółka. Idź w górę i zawijaj dalej. Przy okazji rozprowadzaj włosy. Zakryj ją skarpetkę. Wow, wyglądają świetnie! Potrzebujesz tych skarpetek? Ej! Owszem, potrzebuję.